recenzją książki. Dzisiaj będzie to książka trochę z wątkiem kryminalnym i mafijnym, także jeżeli jesteście ciekawi, z czym do Was przychodzę, to zapraszam do oglądania. Książka, z jaką przychodzę, to jest Taki krótki urlop Marii Ulatowskiej i Jacka Skowrońskiego. Powiem Wam, że książka jest obszerna, tak jak Wam mówiłam w ostatnim filmiku z recenzją książki Kac Płaszowa, ale tą książkę długo czytałam, ponieważ czcionka tutaj jest tak drobniutka, że po prostu sprawiało mi to utrudnienie i nie mogłam się skupić, bo naprawdę, aż Wam pokażę, nie, może w kamerce tego nie będzie tak widać, ale naprawdę ciężko mi się pod tym względem tą książkę czytało. Ale może zaczniemy od samego początku. W książce poznajemy dwójkę przyjaciół, Aleksandrę i Joachima, którzy pracują razem w szpitalu, są prywatnie i zawodowo przyjaciółmi i razem są też na jednym właściwie oddziale, są kardiologami. Któregoś razu postanawiają wybrać się na urlop i odpocząć. I właściwie to był taki spontaniczny wyjazd, bo nie sądzili, że ten urlop zostanie im przyznany. Wybierają się do Sopotu, gdzie właściwie nie mają nigdzie zarezerwowanego pokoju, gdzie by mogli się zatrzymać. Dlatego spontanicznie szukają jakiegoś miejsca, chociażby przejściowego, aż znajdą coś ciekawego. Natrafiają na wolne pokoje u takiej pani, która nie za bardzo była chętna ich przyjąć. Takie przynajmniej stwarzała pozory, nie bardzo miała warunki w ogóle, żeby przyjmować ludzi i wszystko było tak kiepskie. Dlatego postanowili tam na chwilkę tylko się zatrzymać, a w międzyczasie poszukać czegoś innego w lepszych warunkach. I pomimo, że no niezbyt im to wszystko sprzyjało, to wybrali się na wycieczkę, na spacer po Sopocie i zostali świadkami właściwie morderstwa i do końca nie byli pewni, co widzieli, czy faktycznie ktoś kogoś mordował, czy może jednak są już na tyle przemęczeni, że po prostu im się coś ubzdurało i po prostu to, co widzieli, to nie było tym, czym widzieli. Także za bardzo nie wnikali w to, nie analizowali, aż do czasu, gdy coś się wydarzyło. Któregoś razu, właściwie poranka, Ola zostaje porwana i jej przyjaciel jest w ogromnym szoku, nie wie, co się w ogóle dzieje i biegnie na ratunek swojej przyjaciółce, żeby ją uratować. Obydwoje wpadają w kłopoty z mafią i to nie jest taka mafia małego kalibru, tylko naprawdę już ogromnego. I starają się z tego jakoś wyjść. Grozi im naprawdę bardzo duże niebezpieczeństwo, ale też nie tylko im, ale mafia dotarła również do ich rodziców. Także jest tutaj stresująca akcja. Mi osobiście bardzo ta książka przypadła do gustu. Nie będę Wam całej opowiadać, bo warto tą książkę samemu przeczytać i dowiedzieć się, co tam, o co tam w ogóle chodzi, ale mnie ten wątek mafijny bardzo wciągnął. I byłam zszokowana, ponieważ do samego końca praktycznie czytelnik nie jest w stanie się zorientować, kto za tym wszystkim stoi i tak dalej. Dopiero pod koniec czytania zaczęłam domyślać się, kto może być w tej mafii, jak to może się potoczyć i jak się skończy ta historia. Ogólnie akcja jest bardzo, bardzo wciągająca i nie można się od niej oderwać, pomimo że książka jest obszerna, to cały czas się tutaj w niej coś dzieje i sytuacje są nieprzewidywalne, więc bardzo mi się to spodobało. Co jeszcze Wam mogę o tej książce powiedzieć, że jest to moje pierwsze spotkanie z tymi autorami i mam nadzieję, że nie ostatnie, ponieważ nigdy ich książek nie czytałam. Jest to pierwsza moja i naprawdę nie zawiodłam się. Także jeżeli lubicie książki z wątkiem kryminalnym i mafijnym, to jak najbardziej Was zachęcam do przeczytania tej książki. Jedynie ten minus, co właśnie mówię, że ta czcionka była dla mnie okropna. Może też przez to, że większość książek, które czytałam, miały dość sporą czcionkę i szybko mi się to czytało przyjemnie, a tutaj jednak literki były jedna na drugie i po prostu to mi troszkę uniemożliwiało za bardzo przyspieszenie czytania, że tak powiem. No i to chyba było, kochani, na tyle w dzisiejszym filmiku. Jedna niestety książka, bo ale za to obszerna i wartościowa. Właściwie naprawdę, gdy gdzieś wyjeżdżamy, musimy być bardzo ostrożni, bo możemy spotkać właśnie taką
właścicielkę, która wynajmuje pokoje, a wcale nie będziemy tam bezpieczni, więc nigdy nie wiadomo, gdzie czyha jakieś niebezpieczeństwo. Także kochani, będę się z Wami żegnać, życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję, że u Was też jest taka piękna pogoda jak u mnie, że wyszło słoneczko. Chociaż, że jest mroźnie, to bardzo fajnie, że już mamy to słońce. Mam nadzieję, że już na dłużej, bo aż miło. Także kochani, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!